Czwartek, 21 marca, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Nadeszła wiosna. Dzieci z radością, ochotą śpiewały, uczyły się wierszy, piosenek, śpiewały. Przybyło kilometrów dla rowerzystów. Będziemy właśnie procedować też przekazanie środków, to będzie ponad 1 600 000 i tu radni będą decydować właśnie na temat tych współfinansowania tych inwestycji. Zachęcają do bycia fit. A w tym momencie doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy przeszkolić naszych liderów w olimpiadach specjalnych, którzy będą przekazywać to swoim kolegom i koleżankom w swoich klubach. 3 200 metrów ma nowo oddana ścieżka rowerowa do Nowej Dębowej Woli. Inwestycja prowadzona była przez powiat ostrowiecki przy współudziale gmin Ostrowiec i Bodzechów. O szczegółach inwestycji poinformowano dziś na konferencji prasowej. Wiosna to czas zwiększonej aktywności fizycznej, to czas, kiedy częściej i chętniej spędzamy go na świeżym powietrzu, na przykład jeżdżąc na rowerze. Dziś oddano do użytku 3 200 metrów ścieżki rowerowej prowadzącej do Nowej Dębowej Woli. Cała inwestycja, ścieżka łącznie z częścią ulicy Sienieńskiej, ze zjazdem na ulicę Malinową, wymianą kanalizacji, zatokami, z piękną elektryką, z nowymi chodnikami, kosztowała prawie 7 300 000, z czego środki z Polskiego Ładu to 4 750 000. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki współpracy powiatu ostrowieckiego z samorządami gmin Ostrowca i Bodzechowa. Gmina Ostrowiec dołożyła do inwestycji 1 200 000 zł, natomiast gmina Bodzechów 400 000. Grubo ponad 900 000 to wkład własny powiatu. Wspólnymi siłami zrealizowaliśmy tą inwestycję, na którą właściwie to czekaliśmy kilkanaście lat, bo praktycznie od początku istnienia powiatu radni tutaj zabiegali o tą ścieżkę rowerową. Gmina Ostrowiec również inwestuje w infrastrukturę zarówno drogową, jak i rowerową. W budżecie Ostrowca na 2024 rok zaplanowano kolejne wspólne inwestycje. Mówimy tu o ulicy Mickiewicza, mówimy o ulicy 11 listopada oraz o miejskim etapie tutaj Starodroża od Sosnowej do ulicy Kolonia Robotnicza. Będziemy właśnie procedować też przekazanie środków, to będzie ponad 1 600 000 i tu radni będą decydować właśnie na temat tych współfinansowania tych inwestycji. Sekretarz gminy Bodzechów podziękowała radnym za przekazane środki finansowe na budowę ścieżki rowerowej. Przekazuję serdeczne podziękowania dla radnych Rady Gminy Bodzechów za to, że wygospodarowali i przeznaczyli z budżetu gminy 400 000 na wsparcie tej inwestycji. Pani radnej z rejonu Sarnówka, Dębowej Woli, pani Władysławie Ćwik, która od lat zabiegała o tą ścieżkę rowerową. O budowę tej ścieżki zabiegali od lat mieszkańcy, a także środowisko rowerowe Ostrowca. Od dziś sezon rowerowy mogą uważać za otwarty i korzystać z nowo wybudowanej ścieżki rowerowej. Obchodzimy dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Marzanne, ale w bardzo symboliczny sposób zatopiły dzieci z przedszkola publicznego numer 5. Witam Was, kochani. Słońce Wam przynoszę. Do tego kwiatów pełne kosze, tak śpiew, cieszmy się, bo wiosna jest. Cieszmy się, bo wiosna jest. Na dworze robi się ciepło, a dni są coraz dłuższe. Drzewa i krzewy zaczynają kwitnąć, a łąki i trawniki pokrywają się kwiatami. 21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Z nadejścia nowej pory roku cieszą się dzieci z publicznego przedszkola numer 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, dlatego przywitały ją wierszem, śpiewem i tańcem. Dzisiaj jest piękny, radosny, kolorowy dzień. Przygotowaliśmy powitanie wiosny razem z bocianami, z łąką, z kwiatami, tak jak wygląda prawdziwa wiosna. Dzieci z radością, ochotą śpiewały, uczyły się wierszy, piosenek, śpiewały. Także tak jak dziś świeci słońce, tak dzisiaj pięknie witamy wiosnę. Dzieci chętnie uczyły się radosnych, rytmicznych piosenek.
na zajęciach związanych z tematyką wiosenną dowiedziały się o kwiatach, które symbolizują przyjście tej pory roku. Wiedzą również, które ptaki jako pierwsze przylatują do Polski z ciepłych krajów. Pierwszy dzień wiosny jest to uroczystość, która wpisuje się cyklicznie w kalendarz imprez przedszkolnych. Jest to oczywiście realizacja podstawowych treści programowych. Inna niż zazwyczaj, niż taka tradycyjna, niż zajęcie dydaktyczne, ale myślę, że niezwykle efektywna i sprawiająca dzieciom niezwykle radości, niezwykłych wrażeń. Przedszkolaki prosiły wiosnę o jak najszybsze przyjście, a ich prośby zostały wysłuchane. Szczęśliwe dzieci radosną nowinę, oczywiście pod czujnym okiem pani nauczycielek, oznajmiły mieszkańcom ulicy Jasnej. Będziemy sobie spacerować po najbliższej okolicy, właśnie informować wszystkich, że już nadeszła ta wiosna, żeby nasze ptaszki też już świergotały głośniej, żeby słoneczko grzało mocniej, no i żeby ludzi też już rozweselić tą wiosną, bo jeszcze niektórzy wiosny nie widzą. Jednym z najbardziej barwnych rytuałów ludowych witających wiosnę jest topienie marzanny. Dzieci z przedszkola numer 5 kukłę do symbolicznej rzeki wrzuciły. W artystycznym stylu panią wiosnę przywitały również dzieci z pajacyka. Maluchy z przedszkola Pajacyk powitały wiosnę. I tylko narzekają ci, co akcji. To wiosna, to wiosna, nadzieja, radosna. Wszystkie grupy przedszkolne i jedna żłobkowa będą uczestniczyły tutaj wspólnie z nami w zabawach z okazji pierwszego dnia wiosny. Także będzie u nas dzisiaj wiele się działo. Przedszkolaki z Pajacyka na wiosnę czekały z utęsknieniem, bo to pora roku, w czasie której można robić wiele ciekawych rzeczy. Iść na rowerach, zbierać kwiatki. No można jeszcze ewentualnie jeździć na hulajnogach elektrycznych, jeśli to chce. Chodzić z marzanną, jeździć na rowerze. A lubicie wiosnę? Tak. Przedszkolaki wiosnę lubią, ale zanim jednak zaprosiły w progi swojego przedszkola wyczekiwanego gościa, pani Zima wywiozła na sankach marzannę, która jest symbolem odchodzącej pory roku. Papa, robimy piosenka, uciekajmy. Wspólnie z podopiecznymi żłobka i przedszkola Pajacyk pierwszy dzień wiosny świętowali uczniowie dwóch klas ze szkoły podstawowej numer 5. Mi się kojarzy wiosna z kwiatami. Mi się też kojarzy z rosną kwiaty. Mi z ładną pogodą. A co się robi wiosną? Sadzi się. Co się sadzi? Sadzi się nasiona na farmach. Po zabawie na ogrodzie dzieci poszły szukać wiosny na osiedlu ogrody. Trzydziestu zawodników olimpiad specjalnych z województwa świętokrzyskiego wzięło udział w szkoleniu w ramach programu Bądź Fit. Bądź Fit. Program realizowany od 2017 roku przez Olimpiady Specjalne Polska jest szansą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na zmianę swojego stylu życia przez poprawę sposobów żywienia, codzienne ćwiczenia i dokonywanie korzystniejszych dla zdrowia wyborów. W tym momencie już mamy przeszkolonych ileś tam osób, ileś zawodników i trenerów brało już w tym udział czynny, także wiedzą, jak się odżywiać, a w tym momencie doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy przeszkolić naszych liderów w olimpiadach specjalnych, którzy będą przekazywać to swoim kolegom i koleżankom w swoich klubach. Szkolenie w ramach programu Bądź Fit dla najbardziej aktywnych zawodników olimpiad specjalnych zorganizowano w Ostrowcu Świętokrzyskim we wtorek 19 marca. Wzięło w nim udział 30 osób z 9 klubów z województwa świętokrzyskiego. Zdrowo się odżywiam, dużo piję wody, bardzo dużo chodzę. Mam aplikację w telefonie, która pokazuje, że jakieś osiągnięcia tam w tym kierunku mam. Dla uczestników szkolenia przygotowano m.in. warsztaty kulinarne. Każdy z nich mógł także sprawdzić się przed obiektywem kamery. Ich zadaniem było zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia zdrowego trybu życia. Bardzo zachęcam, żeby się zdrowo odżywiać i ogólnie zdrowy tryb życia
żeby mieć. Konradowi poszło wzorowo. My się pod tym podpisujemy, a wszystkim liderom gratulujemy ukończenia szkolenia i zdobycia kolejnej porcji wiedzy. Kolejne spotkanie dla pań z cyklu Między nami kobietami odbyło się w minionym tygodniu, o czym rozmawiano tym razem w materiale. Między nami kobietami to tytuł spotkań, które mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego znają i chętnie w nich uczestniczą. Ostatnie spotkanie przebiegło pod hasłem Silna kobieta, czyli jaka? Przede wszystkim taka, która ceni siebie, taka, która zna swoją wartość, która się nie deprecjonuje, która czuje się dobrze sama ze sobą, zarówno jeżeli chodzi o swój wygląd, tak, ale też o to, jaką jest kobietą, jakimi ludźmi się otacza. Przede wszystkim właśnie ta kwestia akceptacji. Ta siła musi iść z naszej akceptacji. A o tym, jak kobiety powinny zaakceptować siebie, skąd mogą brać siłę i z czym kobiety muszą najczęściej walczyć, wreszcie jaka powinna być silna kobieta, opowiadały i inspirowały zaproszone prelegentki. I będę mówiła o tym, kim jest ten wewnętrzny krytyk, skąd on się bierze u nas w życiu, w naszych głowach, co nam podpowiada, jak usprawiedliwia swoją obecność i jak sobie z nim poradzić. Silna kobieta, czyli jaka? Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Dla każdej z pań siła oznacza co innego. Czasami to właśnie bezsilność stanowi o kobiecej sile. Czasami jest nam potrzebna bezsilność, bo ona też dużo mówi na temat tego, czy akceptujemy siebie w pełni, czy po prostu w jakiś sposób udajemy. A siła może zostać później w czasie przekuta również w moc, co w moim odczuciu jest dużo ważniejsze niż siła, bo często siła wskazuje na to, że mamy z czymś walczyć albo z kimś konkurować, z jakąś sytuacją, więc moc jak dla mnie jest zdecydowanie bardziej ważna. Spotkania Między nami kobietami to odpowiedź na potrzeby kobiet. Organizatorki już zapraszają na kolejne. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 20 wystawców zaprezentuje wyroby rękodzielnicze, dania i świąteczne ozdoby w trakcie wielkanocnego ryneczku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Impreza potrwa 2 dni. Ozdoby, strojki, palmy, koszyczki, wyroby szydełkowe i ceramiczne, domowe ciasta, kozie sery, oleje, chleb, herbaty, przetwory owocowe i warzywne czy zakwas na barszcz będzie można zakupić 23 i 24 marca. Wtedy to w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się wielkanocny ryneczek. Zadbaliśmy o to, żeby było też troszkę artystycznie, a nawet trochę więcej niż trochę, czyli pojawią się dzieci ze ostrowieckich przedszkoli, pojawią się pandurki, pojawią się kotki 2, generalnie będzie bardzo barwnie. Natomiast uzupełniamy to bardzo dużą, chyba największą w ostatnich latach, ofertą warsztatową. Na sobotę zaplanowano warsztaty plastyczne. W niedzielę powstaną domki dla zapylaczy. Chętni na ostrowieckim rynku wykonają również świece z węzy pszczelej. W sobotę będzie też otwarcie sezonu motocyklowego, więc będziemy kończyć o 15, a stare samochody, motocykle pojawią się na ostrowieckim rynku, więc do wieczora zespoły reggae, rockowe, mocne brzmienie. W trakcie wielkanocnego ryneczku w Ostrowcu Świętokrzyskim najmłodsi spróbują znaleźć wielkanocnego króliczka. Rozstrzygnięty zostanie również konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę impreza rozpocznie się o godzinie 11. Tym zaproszeniem kończymy czwartkowe Telefakty. Za chwilę regionalna prognoza pogody, a po niej studio otwarte. Gośćmi Gabrieli Soboń są Jolanta Madziury i Marzena Dębniak. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Witajcie w Centrum Tradycji Hutnictwa. Tu historia staje się przygodą. Śledźcie ewolucję stalownictwa i technologii, która kształtowała przyszłość. Przyjrzyjcie się pierwszym wielkim piecom i postaciom, które zmieniały historię. Zapraszamy do Centrum Tradycji Hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 7 stopni Celsjusza, wiatry 8 km na godzinę, ciśnienie 1019 hektopaskali, biometr niekorzystny. Jutro 11 stopni Celsjusza, wiatry 18 km na godzinę, ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.